Uczmy się po polsku. Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Może jeszcze zapytasz, kim ja jestem, co? Ależ skądże, kochani? Jesteś od... 18 godzin moją żoną. Od 22 godzin. Twój zegarek stoi, a ja jestem głodna. To dlaczego nie poszłaś na śniadanie? Co? Co ty mówisz? Jak możesz mnie tak traktować? Tego już naprawdę za wiele. Przepraszam cię, ale nie rozumiem, o co ci chodzi. O co mi chodzi? Ty pytasz, o co mi chodzi? Lepiej nic już nie mów. Pozwól mi wytłumaczyć. Myślałem, że... Siedzę cicho. Czekam, aż się obudzisz. Nie idę na śniadanie, ponieważ chciałabym je zjeść z mężem. I ty po tym wszystkim pytasz, o co mi chodzi? Kochanie, pozwól mi wytłumaczyć. Trochę zmęczyła mnie podróż i... Lepiej się nie tłumacz. Będziemy razem jeść jeszcze tysiące śniadań. Ale to śniadanie jest pierwsze. Nie rozumiesz? Oto państwa śniadanie. Dwie kawy. Przepraszam, ale to chyba pomyłka. Nie zamawialiśmy dwóch kaw. Nie? Chyba mówię wyraźnie. Zamawialiśmy jedną kawę i jedną herbatę. Nic nie szkodzi. Ja wypiję dwie kawy. Jestem trochę zaspany. A więc jeszcze raz zamawiam herbatę. Zaraz przyniosę. Dwa soki pomarańczowe. Zamawiałaś sok, kochanie? Pani chyba pomyliła zamówienia. Nie zamawialiśmy soku. Raz jeszcze przepraszam. Pomyliłam się. Dwie porcje szynki. Ty zamawiałeś dwie porcje szynki? Tak. Właściwie podwójną porcję. A ja też zamówiłam szynkę. Brakuje jednej porcji. Rzeczywiście. Bardzo przepraszam. Masło, pieczywo, dwa jajka na miękko, dżem. Dobrze, że przynajmniej część zamówienia zapamiętała pani prawidłowo. Proszę się nie martwić, nic nie szkodzi. Zaraz przyniosę resztę zamówienia. Czy ona ci się podoba? Szynka? Nie udawaj, że nie rozumiesz. Nie szynka, tylko dziewczyna, kelnerka. Nie. Ale dlaczego pytasz? Bo byłeś dla niej bardzo miły. Zbyt miły. Widzę, że jesteś o mnie zazdrosna. Bardzo mi przyjemnie. Ja zazdrosna? To chyba pomyłka. No, chciałem tylko zażartować. Lepiej nic już nie mów. Jak możesz mnie tak traktować? Tego już doprawdy za wiele. Jak możesz mnie tak traktować? Tego już doprawdy za wiele.
Przepraszam cię, ale nie rozumiem, o co ci chodzi. Przepraszam cię, ale nie rozumiem, o co ci chodzi. O co mi chodzi? Ty pytasz, o co mi chodzi? Lepiej nic już nie mów. O co mi chodzi? Ty pytasz, o co mi chodzi? Lepiej nic już nie mów. Pozwól mi wytłumaczyć. Myślałem... Pozwól mi wytłumaczyć. Myślałem... Przepraszam, ale to chyba pomyłka. Nie zamawialiśmy dwóch kaw. Przepraszam, ale to chyba pomyłka. Nie zamawialiśmy dwóch kaw. Nie? Chyba mówię wyraźnie. Zamawialiśmy jedną kawę i jedną herbatę. Chyba mówię wyraźnie. Zamawialiśmy jedną kawę i jedną herbatę. Pani chyba pomyliła zamówienia. Nie zamawialiśmy soku. Pani chyba pomyliła zamówienia. Nie zamawialiśmy soku. Raz jeszcze przepraszam. Pomyliłam się. Dwie porcje szynki. Raz jeszcze przepraszam. Pomyliłam się. Dwie porcje szynki. Ty zamawiałeś dwie porcje szynki? Ty zamawiałeś dwie porcje szynki? Tak. Właściwie podwójną porcję. Tak, właściwie. Podwójną porcję. A ja też zamówiłam szynkę. Brakuje jednej porcji. A ja też zamówiłam szynkę. Brakuje jednej porcji. Rzeczywiście, bardzo przepraszam. Rzeczywiście. Bardzo przepraszam. Dobrze, że jest ładna pogoda. Mam nadzieję, że reszta dnia będzie przyjemniejsza niż jego początek. Według mnie cały dzień od rana jest przyjemny. Jestem innego zdania. Po pierwsze, nie chciałeś wstać rano. Pozwól mi to wreszcie wytłumaczyć. Źle spałem w nocy. To chyba z powodu zmiany klimatu. Nie zasłaniaj się klimatem. Potem śniadanie, katastrofa. Co ci się nie podobało w śniadaniu? To, że kelnerka ciągle myliła zamówienia. Ale w końcu śniadanie było bardzo smaczne. A kelnerka bardzo ładna, tak? Lepiej nic nie mów na ten temat. Czy jesteś o mnie zazdrosna? Ja zazdrosna. Oczywiście, że nie. Ale cały czas patrzyłeś na jej nogi. Jest już nasz statek. Mam nadzieję, że wycieczka poprawi mi humor.
Postaram się zająć najlepsze miejsce. Napijesz się czegoś? Zaraz coś przyniosę. Przepraszam bardzo, czy długo pani stoi? Niestety, kolejka posuwa się bardzo wolno. Ale w miłym towarzystwie czas szybciej płynie. Pozwól mi wytłumaczyć. Nie chcę tego słuchać. Jak możesz mnie tak traktować? Dzień po ślubie oglądasz się za innymi kobietami. Ależ kochanie. Nie mam zamiaru słuchać twoich wyjaśnień. Rano wyjeżdżam do Warszawy. Przepraszam cię. Nudziło mi się i rozglądałem się po sali. I zauważyłem znajomą twarz. Znajomą? A więc się znacie? Ja jej nie znam. Naprawdę. To tylko kelnerka z naszego hotelu. Co za dzień. Myślałam, że to będzie najszczęśliwszy dzień w moim życiu. To jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. I najgorszy dzień mojego życia. Aniu. Nic nie mów. Nie mam zamiaru tego słuchać. Ale musisz mnie posłuchać. Ta dziewczyna wcale mi się nie podoba. Nie wierzę ci. Teraz mi wierzysz? Prawie. Już się nie gniewasz? To po prostu zazdrosna. Ta dziewczyna jest dużo młodsza i ładniejsza. I wcale nie chciałaby patrzeć na takiego mężczyznę jak ja. Nie chcę tego słuchać. Jak możesz mnie tak traktować? Dzień po ślubie oglądasz się za innymi kobietami. Nie chcę tego słuchać. Jak możesz mnie tak traktować? Dzień po ślubie oglądasz się za innymi kobietami. Ależ kochanie! Ależ kochanie! Nie mam zamiaru słuchać twoich wyjaśnień. Rano wyjeżdżam do Warszawy. Nie mam zamiaru słuchać twoich wyjaśnień. Rano wyjeżdżam do Warszawy. Mam nadzieję, że reszta dnia będzie przyjemniejsza niż jego początek. Mam nadzieję, że reszta dnia będzie przyjemniejsza niż jego początek. Według mnie cały dzień od rana jest przyjemny. Według mnie cały dzień od rana jest przyjemny. Jestem innego zdania. Jestem innego zdania. Po pierwsze, nie chciałeś wstać rano. Po pierwsze, nie chciałeś wstać rano.
Pozwól mi to wreszcie wytłumaczyć. Pozwól mi to wreszcie wytłumaczyć. Co ci się nie podobało w śniadaniu? Co ci się nie podobało w śniadaniu? To, że kelnerka ciągle myliła zamówienia. To, że kelnerka ciągle myliła zamówienia. Czy jesteś o mnie zazdrosna? Czy jesteś o mnie zazdrosna? Ja? Oczywiście, że nie. Ja? Oczywiście, że nie. Trzeci dzień. Wracam do łóżka. Co za okropna pogoda. Pada i pada. Nie jest tak źle, kochanie. Na pewno zaraz przestanie padać. Mówisz to od 3 dni. Przestaje, przestaje. I nie może przestać. Daj spokój, nie denerwuj się. To nie pomoże. Może poczytasz trochę. Przyjechałem tu na urlop. Mieliśmy jeszcze tyle zwiedzać, spacerować. Mam już dość tej paskudnej pogody. Uspokój się, to nie ma sensu. Od twoich krzyków nie przestanie padać. Chodźmy na kawę. Ja nie chcę kawy. Idę spać. Co można robić w taki dzień? Można robić różne rzeczy. Czytać książki, rozwiązywać krzyżówki, grać w karty lub szachy. Lub spać. Wybieram spanie. Cóż, jak chcesz. Ja idę do sauny, a potem na kawę. Przepraszam bardzo. Czy to krzesło jest wolne? Tak. Cała kawiarnia jest pełna, nie ma ani jednego wolnego stolika. To pewnie z powodu tej wstrętnej pogody. Czy mogę się przysiąść? Proszę bardzo. Przerwałem pani czytanie. Och nie. To przecież tylko gazeta. Pomaga wypełnić czas. Nie przedstawiłem się pani. Karol Morawski. Bardzo mi przyjemnie. Anna Szczerbicka-Kalicka. Pani pierwszy raz w Gdańsku? Nie, bywam tu często. Lubię muzykę, a przecież w Gdańsku zawsze można posłuchać dużo dobrej muzyki. Lubi pani muzykę, to tak jak ja. Poproszę małą kawę ze śmietanką i 2 kieliszki koniaku. Napije się pani ze mną koniaku, prawda? Kieliszek koniaku w miłym towarzystwie, czemu nie? Aniu! Aniu! Ale jak to może napięć? O każdym poprawa. To
twoja firma. Dzień dobry. My się chyba nie znamy. Tak, rzeczywiście. Karol Morawski. Michał Kalicki. Jestem mężem Anny. Pozwoliłem sobie dotrzymać towarzystwa pańskiej żonie. O, teraz muszę już iść. Do widzenia, Anno. Do widzenia panu. Anno? Jesteście po imieniu? To bardzo miły człowiek. Rozmawialiśmy o muzyce. Tylko tyle masz mi do powiedzenia. Pozwól mi wytłumaczyć. Lepiej nic nie mów. Nie chcę słuchać twoich wyjaśnień. Uspokój się, spałeś, więc poszłam sama na kawę. Nie było wolnych stolików, więc Karol, to znaczy ten pan, zapytał, czy może się przysiąść. Jak ty mnie traktujesz? Zasnąłem na chwilę, a moja żona spędza czas z innym mężczyzną. Nie denerwuj się tak. Czy podać coś panu? Ten pan nie skończył kawy. Tak, zmienił stolik. Michał, popatrz. Ja nie chcę niczego oglądać. Ale popatrz tam. Tak, Karol jest narzeczonym Basi. Są bardzo zakochani. Za miesiąc ślub. Co za okropna pogoda. Pada i pada. Co za okropna pogoda. Pada i pada. Nie jest tak źle, kochanie. Na pewno zaraz przestanie padać. Nie jest tak źle, kochanie. Na pewno zaraz przestanie padać. Mówisz to od 3 dni. Przestaje, przestaje. I nie może przestać. Mówisz to od 3 dni. Przestaje, przestaje i nie może przestać. Daj spokój, nie denerwuj się, to nic nie pomoże. Może poczytasz trochę? Daj spokój, nie denerwuj się, to nic nie pomoże. Może poczytasz trochę? Przyjechałem tu na urlop. Mieliśmy jeszcze tyle zwiedzać, spacerować. Mam już dosyć tej paskudnej pogody. Przyjechałem tu na urlop. Mieliśmy jeszcze tyle zwiedzać, spacerować. Mam już dosyć tej paskudnej pogody. Uspokój się, to nie ma sensu. Uspokój się, to nie ma sensu. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Pozwól mi wytłumaczyć, ja... Pozwól mi wytłumaczyć. Ja... Lepiej nic nie mów. Nie chcę słuchać twoich wyjaśnień. Lepiej nic nie mów. Nie chcę słuchać twoich wyjaśnień. Uspokój się. Spałeś, więc poszłam sama na kawę. Nie było wolnych stolików, więc Karol... To znaczy ten pan zapytał, czy może się przysiąść.
Uspokój się, spałeś, więc poszłam sama na kawę. Nie było wolnych stolików, więc Karol, to znaczy ten pan, zapytał, czy może się przysiąść. Jak możesz mnie tak traktować? Zasnąłem na chwilę, a moja żona spędza czas z innym mężczyzną. Jak możesz mnie tak traktować? Zasnąłem na chwilę, a moja żona spędza czas z innym mężczyzną. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Musisz koniecznie opowiedzieć mi, jak było. Bardzo chętnie. Kłóciliśmy się cały czas. Musiałam chyba źle usłyszeć, albo ty musiałaś się pomylić. Kłóciliście się w pierwszym tygodniu małżeństwa? Daj spokój, nie denerwuj się. Pozwól mi wytłumaczyć. Siadaj i opowiadaj, ale dokładnie. Potem zauważyłam, że Michał ogląda się za dziewczynami. To niemożliwe. Musiałaś się chyba pomylić. Rzeczywiście nic się nie stało, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Pokłóciliśmy się więc trzeci raz. Musiałaś mieć już dosyć takiej podróży poślubnej. Rzeczywiście. Postanowiłam naprawić błędy i być miła dla Michała. I wtedy on zaczął narzekać na pogodę. Mieliście brzydką pogodę? To pech. 3 dni padało i padało. A Michał codziennie bardziej narzekał. Co za okropna pogoda, mam już tego dosyć. Trudno było z nim wytrzymać. No i co było dalej? Poszłam na kawę i poznałam bardzo przystojnego mężczyznę. Przepraszam cię, ale to chyba niewłaściwe. W czasie podróży poślubnej spędzać czas z obcym mężczyzną? Michał też tak pomyślał. I wtedy on mi zrobił awanturę. Jak możesz mnie tak traktować? Nie chcę słuchać twoich wyjaśnień. Było naprawdę nieprzyjemnie. Lepiej nic już nie mów, boję się myśleć, jak to się skończyło. Wszystko skończyło się bardzo dobrze. Okazało się, że mężczyzna, z którym spędzałam czas, jest zakochany w dziewczynie, za którą oglądał się Michał. Do końca podróży byliśmy najlepszą parą małżeńską pod słońcem. Przestaje i przestaje. Przestaje i przestaje i nie może przestać. Nie denerwuj się. Daj spokój, nie denerwuj się. Okropna pogoda. Co za okropna pogoda. Mam już tego dosyć. Nie chcę słuchać twoich wyjaśnień. Przestaje i przestaje. Przestaje i nie może przestać. Nie denerwuj się. Daj spokój, nie denerwuj się. Okropna pogoda. Co za okropna pogoda. Mam już tego dosyć. Nie chcę słuchać twoich wyjaśnień. Przecież nie ma sensu. Jak ty się lubisz kłócić, naprawdę mam już dość. Kochani, och, przestań się tłumaczyć i w ogóle nic już nie mów. Naprawdę nie wiem czemu wciąż robisz mi na złość. Kochanie, bez przerwy na mnie krzyczysz i wciąż się o coś gniewasz. O wszystko masz pretensje i gderasz całe dnie.
kochanie. Nie będę tego znosić. Naprawdę mam cię dosyć. Więc możesz się wynosić. Rozumiesz mnie czy nie? Do licha. Kochanie, ja nie chciałam. Ja tylko żartowałam. Ja wiem, że jestem wstrętna. Ja wiem, że jestem zła. Kochanie, ja wiem, że jestem nudna. Okropna. I paskudna. Lecz przecież nikt na świecie nie kocha cię jak ja. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego.